Dzień dobry moi drodzy. Pogoda jest jaka jest. A ja jadę zmuszony przez swoją żonę do badań, które na pewno wyjdą dobrze, no bo przecież czemu miałyby wyjść źle, nie? Jak jestem taki młody jeszcze. No więc jedziemy na te badania dzisiaj, później do Wydziału Komunikacji, później do domu i takie tam różne rzeczy będziemy załatwiać. No, jedziemy. O, w serwisie nam ostatnio przynajmniej samochód wymyli i przynajmniej mamy czysty. Nie trzeba. No. Co? Do tego srebrnego. No właśnie, bo przy progach tutaj też to zachodzi to srebrne. No to co to ma być? No nie wiem. Trzeba kupić jakiś patę ten. Takie różne sprzęty, ale chyba nie do tego. A samochodem jedziemy? Nie jedziemy na nogach? Bo to może, niedaleko. Ale możesz iść. No dobra, już odpaliłem, jedziemy. Dobrze. Jestem twoją żoną, bo noszę twój mąż w torebce. Dobra, cicho, bo idziemy tutaj do tego, do lokalu. Żyłem, moi drodzy, już wychodzimy z lokalu. Takie myśli mnie naszły, że tych ośrodków, kurczę, to tutaj... Co jest? Nie chcę się samochód otworzyć. No. Tyle tych ośrodków właśnie, wiecie, tutaj się narobiło. Dobrze, może konkurencja lepsza i może nie trzeba. No dobra, zobaczymy wyniki. Później wam podam, jak będą, bo to dopiero jutro chyba będą, nie? No może dzisiaj będą wieczorem. A to w internecie się sprawdzi? Dobra, ja muszę jeszcze teraz wykonać jeden telefon i jedziemy do Wydziału Komunikacji teraz. Przyjechaliśmy jednak jeszcze do domu przed Wydziałem Komunikacji, bo nie wiem, czy trzeba mieć dowód osobisty tam, jak będę, żeby się nie okazało, wiecie, że nie mam dowodu i kurczę, niepotrzebnie tam pojechałem. A teraz sobie wypijemy kawusie, zjemy to, co jest najlepsze tutaj w tym domu, co Ewa ma, i pojedziemy do tego wydziału. Tu mam, moi drodzy, skaleczenie moje. Pani się pytała, czy, bo mama tak se żartowała. Donia, mama se żartowała, żeby nie zemdlał, nie? Zaraz fiknie, a pani mówi, a tak serio bym zemdlał kiedyś? Nie, mówię, jestem twardy, nie miętki. No na tym fotelu to nie byłeś taki twardy. Oj, tam nie byłeś twardy. Ja chyba byłam dzielniejsza. Widziałam, spękany byłeś dość mocno. Przestań. Ale taka rola męska. Bo to, słuchaj, no. Nie, chodzi o to, że wiesz, że każde wniknięcie tam jest trochę niebezpieczne, wiesz. Tak. No co? No, ile razy, kurczę, było coś takiego, że gdzieś tam kogoś zarazili, wiesz, w szpitalu jakimś AIDS czy czymś? Widziałeś, jaki tam jest standard? Widziałem, ale wiesz, jak jest. No. Wiesz, jak jest. Jesteś. Tu jest Ewunia i jedziemy właśnie do tam, gdzie mieliśmy jechać. Zjedliśmy kawkę. Znaczy wypiliśmy kawkę. Prawie. Zjedliśmy te takie super rzeczy. Szkoda, że nie można przesyłać. Ja już kiedyś mówiłem, że szkoda, że nie można przesyłać przez film. To ja bym wam przesłał wszystkim i byście zobaczyli, ocenili, czy mam rację z tym, że to jest zajebiste, czy nie mam racji. No tak, co się nie da niestety. No i jeszcze może do sklepu podjedziemy, czy nie? Czy jutro dopiero? Bez różnicy w sumie, co? Jak pojedziemy dziś, to nie jutro. No dobrze. Może do skrytki? Może. Aha, jeszcze ten miałeś przeczytać tutaj. To dawaj karteczkę od razu przeczytaj, bo jedną dostaliśmy i zobaczymy może ten. Od kogo? Bo ja to tam nie wiem. Ja wiem, bo ja już tu zajrzałam. Ty już zajrzałaś. A te, magnesiki to już pokazałaś w ostatnim filmie, tak? Nie. Nie pokazywałaś nie, nic. A. Pani, tak. No. Ja wam teraz powiem, wszystko wam wyśpiewam. No mów. Wyśpiewam wam. Mów jak na spowiedzi. Przyszła karteczka od pani. Teraz wam powiem, jakiej pani.
Madzialenka z Bochni. Przysłała nam pani dwie zakładki do książek, bo lubimy czytać. Fajnie. I napisała odręcznie, to się podwójnie liczy. Tak. Niech wam jajeczko dobrze smakuje, bogaty zajączek uśmiechem czaruje, mały kurczaczek spełni marzenia, wiary, radości, spełnienia. Życzę Madzialenka dla całej rodziny Ewy Sławka, Doni i Igorka, rodziców Ewy oraz Finlandii. Kartka malowana ustami, dołączam dwie zakładki, bo wiem, że lubicie czytać książki. Z pozdrowieniami, Wiska Magdalena z Bochni. Czy Madzialenka? Madzialenka? Madzialenka to zapewnie Magdalena, no bo... Pewnie tak. Pani przesyła nam dwa magnesiki w kształcie serduszek. To znaczy się, że nas kocha chyba. A co, ten kształt nie jest nie przypadkowy. A to Bochnia jest. Bochnia. Nie mogę przeczytać bez okularów. Nie, no dobrze, jest fajnie. No. Bochnia, dwa serduszka mamy i jest git, no. I teraz jeszcze jedziemy do Skrytki zobaczyć i po drodze, bo to jest niedaleko, pojedziemy do wydziału i pojedziemy tu i tam i zobaczymy, co będzie dalej. W Wydziale Komunikacji byliśmy, moi drodzy, po to, aby, to jest umowa kupna-sprzedaży naszej wspaniałej fury. Kto widział shorta, ten wie, że Renia została sprzedana. Przyszedł pan i kupił. No szkoda, no ale takie są realia. Jakbym nie sprzedał, to musiałbym tam, żeby jeździć nią, no to trzeba było ten hamulec ręczny robić, akumulator by trzeba kupić, tam wiecie, tam olej wymienić i takie tam. Więc zrobiliśmy w ten sposób, a nie w inny, no i tyle. A Ewa teraz poszła do banku, wybrać mamie kasę, bo chciała, no i jedziemy do Lidla, zrobimy zakupy jakieś. Później do domu i będziemy coś na kanał gotować na Gotuj z Ewcią, czy Zewą, Gotuj z Ewą, tak, na ten kanał właśnie będziemy gotować. Ewa mówi, że ostatnio za 5 włoszczyzny nie kupiła, bo mówi droga, no to teraz jest po tyle, no. Dokładnie, tak było. Zakupy zrobione, nawet nie wyszło tak drogo, czy drogo? Bardzo drogo wyszło. Ja? Nie, a dużo zakupów nie było, to może dlatego. 257 zł, co ty masz w dwóch torbach, ty mówisz, to jest niedrogo, to jest drogo. No drogo, a, drogo. Kupiliśmy jeszcze białe kiełbasy. Tak, teraz jedziemy po jeszcze trochę mięsa. trochę mięso mięsa. To w mięsnym, nie? No, no, właśnie. Tutaj już skok nieco gorszy, 203. No, moi drodzy, byliśmy jeszcze w jednym sklepie i tak sobie myślę, że tych haczyków teraz samochody będą musiały więcej robić, bo widzicie, co się dzieje, nie? Więcej haczyków wam będą teraz musieli producenci robić, bo jest mało haczyków na siatki. To jest bieda wersja. No. Łóżko kupiliśmy do niej, nie? Bo to się rozwaliło z Ikei. To ikejowskie się rozwaliło i trzeba to wszystko tutaj teraz zutylizować. Co? No, ma tyle tych rzeczy tutaj w tych pudłach. I te takie szczebelki, wiecie, połowy tego, tam by można zrobić, ale kto to będzie robił? Te wina ona ma tutaj wszystkie, zobacz. No, wina ma po tym, po... Po osiemnastce. Gdzie ona je poprzekłada kocem, no i dobrze, bo jej się to trzaskało. Może sprzedawać je później. Możemy sobie szampanika szczerze. No właśnie. Dobra, to my tutaj utylizujemy to wszystko i zaraz będziemy składać tamto łóżko pewnie. Chyba, że Donia sama złoży. Bierzesz garbatę anioły? 3 kartony. 3 kartony przyszły. Tamto łóżko już Ewa zniosła na dół, całe rozwaliłem i zniosła. A piesek szuka miejsca tutaj, widzę. Wymyślili durackie maszyny niezłożone i teraz trzeba wszystko, o Boże, i teraz trzeba wszystko składać. Wiecie, co tu się rusza? Jak myślicie, co tam się rusza? Co tam się rusza? Dubsko psa. Tak, ty tam jesteś, dobra, już, fajnie jest. Chowaj się. A tato, a widziałeś, jak wyglądałam na mojej studiówce? Bo moim zdaniem wyglądałam fenomenalnie. Oczywiście, fenomenalnie wyglądałaś. Się męczymy z tym. Kotuś, ale ty widzisz... To wygląda na bardzo proste, wiesz? Tylko dużo elementów jest. Musisz odkręcić tą śrubę, bo to trzeba podłożyć to do dźwigania stelaża. Stelaża, no. Dobra. To ja to już wezmę i będę robił.
Na chwilę obecną to łóżko wygląda tak, a jak będzie wyglądać później, to się okaże. Łóżko już jest, Donia musi sobie tutaj posprzątać tylko. Jeszcze taki materac kupiliśmy piankowy. Nie wiem czy fajny. Donia mówi, że fajnie się będzie na tym spało. Więc będzie fajny. Widzisz ten mecz kolorystyczny tych foteli? Bo jest bardzo podobny kolor, nie? Bardzo, no. Podobny. Bo w wakacje zaciągnę sobie takiego jednego robotnika. Aha. Będzie mi tutaj malował te fotele. No, ja sprawdzę czy to dobrze jest. Dobra, spoko. Będziemy tutaj spać. Donia najwyżej zejdzie na dół, nie? Czy się wyprowadzisz ogólnie całkiem i będzie git? Nie wyprowadzę się raczej. Raczej nie, no dobra. Na koniec filmiku mam już wyniki, to wam powiem. Wiecie, ja nie mogę bez okularów czytać, bo mi się ostatnimi czasy wzrok trochę szwankował, no ale dobra. Powiem wam takie najważniejsze, nie? Najważniejsze jest to, że wszystkie wyniki są super, tak jak mówiłem. Znaczy mogłyby być oczywiście lepsze, ale co tu Ewa jest ważne, bo ja nie wiem. Krwinki białe, tak? Nie no, wszystko jest w porządku, jedyne co jest nie w porządku, tak za... tak jakby tak patrzeć na to wszystko. To jest troszkę za wysoki cholesterol całkowity. Cholesterol całkowity mamy 243. Cholesterol LDL mam, HDL mam 48,3. To nigdy takiego jeszcze nie miałem. Zawsze miałem taki 41, nie? Czyli 48 to jest taki mocno, mocno superowy. LDL natomiast mam 166. Też nie można tak wierzyć tym wyliczeniom, bo oni tak liczą, żeby wiecie... Najlepiej takie brać te leki, te statyny, które niszczą, wiecie, organizm i powodują, że człowiek umiera bardzo szybko, ale oni tym leczą i tym myślą, że to zbija wszystko, ale to taka prawda nie jest. Trójglicerydy mam górną granicę 150. Kiedyś miałem 192 trójglicerydy, to miałem i trochę się przestraszyłem, bo niby było za dużo, ale później zbiłem sobie dietą do 129, nie? I to była moja najniższa granica 129, no teraz jest 150, to taka jest granica w normie górna, nie? Mhm. Glukoza, bo tam ludzie się, niektórzy martwią o to, że mam cukrzycę, to mam 96. Od 70 do 99 powinna być taka, według tych tutaj wyliczeń, nie? No. Także mam 96, czyli w normie. I tutaj pisze, albo tutaj jest napisane coś takiego, że zakres wartości referencyjnych opracowano na podstawie zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę 2019 rok, a później pewnie to się zmieniło, wiecie jak to co oni to wymyślają, nie? To procedura testu diagnostycznego. No i kwas moczowy jest 5,1, zakres jest od 3,4 do 7,0, także w normie. Kreatynina, spoko. I co tu jeszcze Ewa? Te PSA, tak? Gdzieś tu było. PSA jest też spoko, ale wam powiem ile tutaj jest, tylko jak znajdę. Na samym dole było PSA. Na samym dole? Mm-hmm. W pierwszym, na samym dole? Już ci mówię. No mów. Tu masz PSA całkowity, na samym dole. Aha, jest. PSA całkowity 0,26.
No. No to takie są wyniki. Wyniki na podstawie tych wszystkich wyników, które ja miałem kiedyś, to są najlepsze, jakie miałem, nie? Bo oprócz tych trójglicerydów, które miałem 129 kiedyś, ale to tam z 6-7 lat temu, ale to zbiłem ją taką straszną dietą, że nie to, co teraz, że jem wszystko, co chcę, robię tak, jak chcę, tylko w określonych godzinach, nie? Nie przez całą dobę, tak jak kiedyś. Tylko w określonych godzinach. No i tyle, no. PSA to też chyba bardzo, bardzo małe jest, nie? Bo kiedyś było jeszcze nawet większe. Mhm, no. Bardzo ładne masz wyniki. Wyniki są dobre. Aczkolwiek, tak jak mówię, że miałem kiedyś 129, a teraz mam 150 glicerydów, ale to też nie jest tak dużo jak 192, co miałem kiedyś, nie? Tylko mi się wydaje jeszcze, że ja 192 to miałem po pierwszym zbiciu, a na początku chyba miałem 256. Później, tak. Później delikatnie zbiłem do 192 i ze 192 chyba przez rok czasu, bo po roku później robiłem badania, to mi zeszło do 129. No, także takie są badania, jakbyście chcieli wiedzieć. Cukier w normie, także proszę się nie martwić o moje pączki, które sobie jem. Czasami. Czasami. Nawet dzisiaj Ewa mówi, to może do Pati podjedziemy po pączki? Nie. Ale to nie jest tak, że nie, bo ten chlebek z tą żurawinką, który jest tutaj grillowany w tosterze, to jest 1000 razy lepszy niż te pączki i dlatego nie chciałem. Nie? Bo wiadomo, że pączki też dobre, nie? Ale jednak człowiek nie może wszystkiego dobrego jeść, tylko je to. Dobra, to by było wszystko, moi drodzy. I dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia na następnym filmiku. Było fajnie. Cześć.